Cześć. Ostatnie moje nagranie z Audi A8 pokazało, że nawet tak prosta rzecz jak przycisk może wzbudzić niemałe zainteresowanie. Szkoda, że w tamtym nagraniu w pewnym momencie kamery zostały wyłączone, bo z późniejszej mojej rozmowy ze specjalistami z firmy Merit wynikało, że w naszych samochodach zasadniczo nie ma prostych elementów, a w pewnym stopniu samochody są nawet bardziej skomplikowane od samolotu. Dlatego postanowiłem ponownie włączyć kamery i wrócić tu do firmy Merit, aby pokazać Wam, jak bardzo złożony jest proces projektowania nawet zwykłego plastikowego przycisku i tym samym pośrednio odpowiedzieć na zadawane przez Was często pytanie, dlaczego samochody są takie drogie. A więc postanowiłem wrócić tu niby jako klient i zagrać scenkę, w której sam buduję auto i potrzebuję do niego przycisku. Po wejściu do biura pierwsze zdziwienie. Powierzchnia biurowa. Jakoś odruchowo wyobrażam sobie, że skoro przyciski są małe, to i miejsce na ich projektowanie nie musi być wielkie. Na tym etapie wciąż jeszcze jednak nie wiedziałem, jak bardzo się myliłem. Dzień dobry. No. Cześć. 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 I co potrzebujesz dokładnie? No, buduję auto elektryczne, załóżmy, i nie będzie ono miało wielu przycisków, ale ten jeden power on off no, musi mieć. I myślałem o tym, żeby to był przycisk taki duży, okrągły i przyjemny w dotyku. I? Tylko tyle przygotowałeś dla nas? Specyfikacja, haptyka, wymagania elektryczne, wymagania bezpieczeństwa? Zwykle określamy kilka parametrów. Najbardziej istotny z nich to wygląd, wymiary przycisku, sposób działania. Czy to ma być klasyczny, czy dotykowy? Jeśli dotykowy, to jaka technologia? Czy folia pojemnościowa, przewodzący silikon, capacitive over metal? Wiesz, siły też z jakimi ma działać. Oświetlenie symboli, intensywność w dzień, w nocy, różne kolory, funkcje jakie ma spełniać, czy wymogi bezpieczeństwa? To bardzo ważne. I jak ma się skomunikować z samochodem? Ile ciepła ma wydzielać? Ile mamy miejsca na głębokość? Jakie testy musimy przejść? Aż tyle przygotowań. No wiesz, na takim przycisku, tak, dla przemysł motoryzacyjny, wymagania są wielokrotnie większe niż dla przemysł lotniczy na przykład, tak? Bo w samolocie jest czyste, suche, nie ma brud, wszystko jest kontrolowane, te przełączniki nie mają być ładne, tak? Mają tylko działać, nawet nie muszą być precyzyjne. To ile czasu zajmuje Waszym klientom przygotowanie takiej specyfikacji? Około 3 miesiące, tak? Ale to nie jest one man show. Dużo ludzi pracuje na to. Już jest duży zespół tylko do przygotowania takie wymagania. No dobra, załóżmy, że to wszystko określę. Czy wyprodukujecie dla mnie ten przycisk za miesiąc? Za miesiąc nie ma szans. W ciągu miesiąca możemy zrobić wycenę, pierwszy koncept, natomiast całość może potrwać 2-2,5 roku, żebyśmy do seryjnej produkcji. 2 lata? Tak, przygotowaliśmy nawet dla Ciebie specjalny timing i niestety tak to wygląda. Okay. To jest bardzo dużo zatrudnionych osób przy tym jednym projekcie. To musi być inżynier mechanik, elektryk, elektronik, materiałowiec. Jest tych ludzi cała rzesza. Jeden przycisk. Jeden przycisk. To może pokrótce wyjaśnię, dlaczego trwa to aż 2 lata albo nawet 2,5. Zaczynamy od analizy wymagań klienta, po czym przygotowujemy koncept mechaniczny, elektryczny. Jeżeli jest to większy przycisk, który wymaga procesora, musimy też mieć software. I przechodzimy do estymaty kosztów i rozpoczynamy proces tak zwanego developmentu. Musimy się dogadać, czy faktycznie koncept mechaniczny pasuje, czy jest to zgodne z tym, jak będzie wyglądało Twoje auto w środku, czy ten przycisk pasuje do innych przycisków, które będziesz miał. Wszystko to musimy przetestować. To trwa. Musimy zbudować najpierw prototypy i testować jako już kompletny system. Ale z drugiej strony, skoro tyle to trwa i tyle osób bierze udział w rozwoju jednego przycisku, to skąd ja, jako Wasz klient, mam mieć gwarancję, że nikt na tej długiej drodze się nie pomyli? To jest nasze doświadczenie, doświadczenie firmy Merit i ludzi w niej pracujących. Nasze narzędzia, które wykorzystujemy do walidacji i do symulacji wszelkiego rodzaju. Aczkolwiek mechanikę najlepiej testować na realnych obiektach, na prawdziwych częściach i takie sobie drukujemy na naszej super dokładnej drukarce 3D, która ma 50 mikron dokładności. Do pozostałych części użyjemy obrabiarek numerycznych, wycinarki laserowej i innych narzędzi, które mamy dostępne w naszej prototypowni. Razem z wyceną dostaniesz więc prototyp przełącznika. Będziesz mógł zobaczyć, jak wygląda i wstępnie ocenić jego działanie. A następnie przejdziemy do przygotowania produkcji seryjnej. To też jest praca dla wielu ludzi. Sama produkcja części i ich montaż jest błyskawiczny.
Z taśmy gotowy przełącznik będzie zjeżdżał co kilka, kilkanaście sekund. Ale przygotowanie tej produkcji to masa pracy. Najpierw trzeba z uproszczonych modeli koncepcyjnych stworzyć takie, które są odpowiednie dla produkcji seryjnej. Te drugie są o wiele bardziej skomplikowane, zawierają masę detali. Potem tworzona jest dokumentacja techniczna. To zajmuje przeważnie 3-4 miesiące. Na bazie tych modeli buduje się narzędzia, na przykład do wtryskarek. Budowa, testy, korekty tych narzędzi to kolejne 6-7 miesięcy. Kiedy narzędzia są gotowe, robi się krótką serię gotowych części, na których przeprowadzane są wszystkie testy. One siłą rzeczy też muszą trochę potrwać i trwają nawet 5 miesięcy. Ale z drugiej strony testujecie zupełnie nowe części. Skąd wiecie, jak się zachowają za kilkanaście lat? Mamy specjalne komory klimatyczne, w których postarzamy sztucznie nasze produkty i poddajemy je serii następnych testów, właśnie chociażby przyciskania, patrzymy, jaki jest kontakt elektryczny. I w tym momencie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak one będą funkcjonowały za te kilkanaście lat w Twoim samochodzie. Załóżmy, że w trakcie testów wyszły jakieś problemy. Co wy robicie z takim przyciskiem? Rozkręcacie go do ostatniej śrubki, żeby znaleźć przyczynę? Nie, nie rozkręcamy go, ponieważ właśnie przyczyna może być w tym, jak on został zmontowany. Dlatego zabieramy go do analizy do naszego laboratorium, gdzie mamy tomograf komputerowy i na tym urządzeniu jesteśmy w stanie pokazać, jak ten przycisk się rusza i jak jest zmontowany bez rozbierania go. Mhm. Ale tomograf nie ma nieskończonej rozdzielczości. Co się dzieje, jeśli przyczyna jest naprawdę bardzo mała? Wtedy musimy nasz przycisk rozebrać na części pierwsze i zbadać za pomocą naszego mikroskopu optycznego, który daje nam również możliwości zdjęć w 3D i ma powiększenie nawet 2000 razy. Niestety czasami zdarza się tak, że ta przyczyna jest jeszcze mniejsza, dlatego do tego typu analiz używamy naszego mikroskopu elektronowego, które ma powiększenie nawet 100 tysięcy razy. Czyli operujecie już na poziomie atomowym. Tak jest. Moi drodzy, w tym miejscu muszę zrobić małą dygresję. Przyjechaliśmy tu do laboratorium, żeby pokazać przybitki do opowieści o tym, jak testuje się przyciski. Natomiast zobaczyliśmy tu takie rzeczy, które chciałbym pokazać osobnym wejściem. Więc zobaczcie, co się dzieje, jeśli ktoś chce sprawdzić, w jaki sposób przykładowo do płytki został wlutowany jakiś element. Co w tym przypadku trzeba zrobić? Trzeba przeciąć oczywiście miejsce, gdzie jest lód. Oczywiście nie możemy tego przeciąć po prostu, bo płytka się złamie i zniszczy, więc najpierw taką płytkę trzeba zatopić w żywicy, aby uzyskała stabilność. Następnie umieszcza się ją w urządzeniu, które zeszlifowuje płytkę aż do momentu, który nas interesuje. Następnie tutaj odpowiednimi diamentowymi cząstkami jeszcze dodatkowo wygładza się powierzchnię i przechodzimy na drugą stronę, gdzie możemy przy pomocy optycznego mikroskopu powiększyć elementy, które chcemy zbadać do nawet 2000 razy. Tu przykładowo włożyliśmy pod mikroskop monetę dwuzłotową i powiększamy ją 2000 razy. Popatrzcie, jak to wygląda. Na dobrą sprawę ciężko rozpoznać, co to jest, ale to jest naprawdę powierzchnia tej monety w takim powiększeniu. Można powiedzieć, że na ekranie mamy w tej chwili 4000 zł. Oczywiście możemy to teraz pomniejszyć, aby przynajmniej część tej monety była na ekranie rozpoznawalna. Zobaczcie. Czas wrócić do płytki, więc wkładamy ją pod mikroskop. Teraz następuje proces powiększania tego obrazu i wyostrzania oczywiście, tak aby na ekranie dało się zbadać zarówno jakość tego lutu, jak również poszukać ewentualnych wad. Jednak teraz dopiero przechodzimy do naprawdę drogich rzeczy. Ten sprzęt kosztuje prawie 500 000 euro i potrafi powiększać wszystko. Zwróćcie uwagę, co w tej chwili jest umieszczone w tej próżniowej komorze tutaj. Jest to płytka, którą możemy tu oglądać pod różnymi kątami. A badany jest komponent, który pod, tutaj mamy szereg takich nóżek i pod jedną z tych nóżek podobno znalazł się jakiś mały paproszek. I właśnie ten paproszek jest w tej chwili jest przedmiotem badań. Popatrzcie na to przybliżenie. Mając już
seryjne czy preseryjne produkty, musimy zapewnić Cię, że one będą działały. Że będą działały dobrze, że będą spełniały wszystkie Twoje wymagania, że będą działały w minus 40, ale i 85 stopniach. Że będą niepodatne na wodę, na zalanie wodą. Całość tych testów, tak zwana walidacja Twojego produktu, trwa następne miesiące. To jest kilkanaście miesięcy nawet przed wpuszczeniem do seryjnej produkcji. No i seryjna produkcja to już jest po tych 2,5 latach, powiedzmy. Mamy to. Dziękuję bardzo. Wszystko wiem. Okej, dzięki. To na koniec może jeszcze ostatnie pytanie. Czy to nie jest tak, że ktoś przede mną już zamówił podobny przycisk i można go użyć w moim projekcie i będę miał wszystko szybciej i taniej? Okej, no nie do końca. Tak, co możemy używać, to są nasze klocki inżynieryjne, już weryfikowane, walidowane i to skróci po prostu termin, tak? Ale narzędzi, tak, narzędzi podejmujemy te formy, potrzebujemy do robienia tych kawałek plastiku, nie możemy używać drugi raz, bo to jest własność klienta. Aha, czyli te 2 lata to już uwzględniają to właśnie przyspieszenie dzięki waszym komponentom. Tak, dokładnie. Już te 2 lata to są taki już taki trip, taki szybszy trip, bo mamy już wszystko walidowane i prowadzone przed. Robię wrażenie. Dziękuję bardzo. Okay, dziękuję. Policzcie teraz, ile osób musiało wziąć udział w procesie projektowania i wykonania jednego przycisku. Ile czasu to zajęło i jak drogiego sprzętu należało użyć. A to przecież jeden przycisk. Tylko przycisk. I aż przycisk. Jeden z tysięcy elementów, które znajdują się w Twoim samochodzie. Jeden z tysięcy elementów, które działają. I po obejrzeniu tego filmu myślę, że stanie się jasne, że ceny nowych samochodów, choć nie są niskie, to jednak nie są brane z sufitu. Przynajmniej tych samochodów, które działają.